spotkaniu. Jesteśmy wszyscy w ramach projektu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie. Robimy to w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europa i My i z Funduszem Współpracy, więc Boris wita też partnerów i zaczynamy. Wrzesień, początek szkoły, drugi dzień. Zaczynamy tak naprawdę jesień z webinariami FIO, czyli będziemy różne ważne rzeczy, ważne kompetencje, ważne merytoryczne, jakieś kawałki związane z Waszą pracą, z Waszą działalnością, będziemy przepracowywać wspólnie podczas takich interaktywnych spotkań. Cieszę się, że otwieram, bo wydaje mi się, że ten temat jest super ważny. Wszystkie inne będą też ważne, istotne, ale ten daje nam pewne ramy działania, ponieważ jesteśmy w temacie, jak napisać plan rozwoju organizacji. Czyli jak ktoś troszkę nie wiedział, na co się zapisuje, to jest w tym temacie. Mam nadzieję, że się przyda. Myślę, że wśród Państwa też są, wśród Was są grupy nieformalne, więc to jest ten plan, te kroki, przez które będziemy razem przechodzić, mogą też być dla grupy nieformalnej. Jeśli ktoś z Was już aplikował do FIO Mazowsze Lokalnie, do funduszu, to wie, że te różne ważne pytania dotyczące tego, po co działamy, jaki mamy plan, do czego chcemy wykorzystać zasoby, po które sięgamy, one się pojawiają, więc dobrze mieć to uporządkowane, mieć to za sobą, ale o korzyściach za chwilę. Będziemy mówić o tym, jak napisać plan rozwoju organizacji, ale też jak go zrobić, to znaczy jak ten proces z ludźmi rozpocząć. Bardzo zapraszam. Ja jestem w Stowarzyszeniu Boris animatorką, trenerką, sama pracuję z organizacjami, z grupami, sama też grupy tworzę na moim podwórku też. W poniedziałek mamy spotkanie w sprawie podwórkówki Dnia Chołówki, bo tutaj mieszkam na Czerniakowie, więc te tematy, problemy są mi znane nie tylko z racji mojej pracy, ale też działalności sąsiedzkiej. No to ruszamy. Szkoda czasu, poranek wietrzny, zabierajmy się do pracy. Jak napisać plan rozwoju organizacji? No ja sobie myślałam, żeby to było przede wszystkim krótko. To znaczy, że to nie może być duży dokument i to też nie może być bardzo długi proces, bo jak to będzie trwało, nie wiem, wiele miesięcy, to zapomnimy, o co nam chodziło na początku. Więc ja będę zachęcać do tego, żeby on był głęboki, ale dynamiczny. I tak kilka kroków przygotowałam, myśląc o Państwa, o Waszej pracy ze swoimi zespołami, grupami. No właśnie, zespołowo. Nie wyobrażam sobie, żeby lider, liderka, jakaś ważna, silna, pracowita osoba w organizacji albo w społeczności, albo w grupie siadła i zrobiła to zza swojego komputera albo zza swojego kajeciku. No, ponieważ jeśli chcemy, żeby był to plan, w który się włączą inni ludzie, a zakładam, że to nie są plany rozwoju osobistego, tylko plany rozwoju organizacji albo grupy, to ludzie muszą już być na etapie planowania, a nie tylko, że my coś zaplanujemy i rozdamy zadania. Więc krótko, zespołowo, użytecznie. Będę Was nie pytać, po co Wam to jest, po co jest Wam cały ten plan. I no, powiedziałabym, ta użyteczność jest kluczowa. Jeśli czujecie, że to nie jest moment, albo nie wiecie trochę, co z tym planem zrobić, nie podejmujcie tego wysiłku. Znajdźcie cel i dopiero do tego dobierajcie ludzi. Słowo sensownie, nie wiem, czy jest najszczęśliwsze, ale myślałam sobie, żeby znajdować swoje cele, że pisanie planu to też szukanie celów, sensu, pewnych ram dla naszej działalności, czyli krótko, zespołowo, użytecznie i sensownie. I w związku z tym cele tej naszej około godziny spotkania, no to jest, mam nadzieję, wzrost albo uporządkowanie wiedzy, jeśli ktoś już ma, po co jest w ogóle plan, co w nim może się zawierać, no i przekonanie, że warto i że się da. Ja marzę o tym, żebyście przekonywali siebie, ale też inne osoby w swoich organizacjach, w swoich grupach, że warto i że trzeba to robić razem i planować. Zapraszam Was za chwilkę na tak zwaną białą tablicę. Ja widzę, że ona jest po prostu popularna i jest super. Czyli zapraszam Was za chwilę na białą tablicę, gdzie pojawi się sześć kafelków, sześć takich opisów, które mówią o Waszym doświadczeniu w planowaniu. Tak, zaraz to będzie gotowe.
To jest sześć stwierdzeń, które wydawały mi się prawdziwe z moich doświadczeń, że tak może być. Po pierwsze, moja organizacja ma plan rozwoju i on jest OK. I przyszedłem tutaj, nie wiem, towarzysko odświeżająco, żeby coś uporządkować. Drugi kafelek, moja organizacja ma plan rozwoju, ale działamy tak, no jakby go nie było. Gasimy pożary, załatwiamy sprawy, plan jest, ale niespecjalnie z niego korzystamy. W ogóle się tym nie zajmowaliśmy, nie zajmowałyśmy. Moja organizacja nie ma planu rozwoju i dajemy radę. Przecież jakoś wychodzi, mamy sukcesy, jest OK. Piąty kafelek. Polegliśmy na planowaniu i nie chcemy do tego wracać. Trochę się boję tego kawałka, ale tak się może zdarzyć, więc też chciałam Wasze doświadczenia tutaj wydobyć. No i po co plan, skoro zawsze i tak działamy na bieżąco? Więc zapraszam do tego, żebyście teraz wzięły ołówki w dłoń, kropeczka w miejscu, które jest doświadczeniem waszej grupy, waszej organizacji. Okej, mamy kilka osób, że macie plan rozwoju, jest on okej. Nie ma planu rozwoju, dajemy radę. W ogóle się tym nie zajmowaliśmy. Po co plan, skoro zawsze i tak reagujemy na bieżąco? Okej, okay, pojawiają się też osoby, które mają plan, ale działają jakby go nie było. Wszystkie osoby, które chciały. Najbardziej się bałam tego, polegliśmy na planowaniu i nie chcemy do tego wracać. Pomyślałam sobie, że będziemy się wtedy tak mocno musieli motywować, ale rozumiem, że te wszystkie inne kawałki pozwolą wam się jakoś wzmocnić i zaangażować. Tu się pojawiają wątki. Jesteśmy młodą organizacją, zaczynamy stawiać pierwsze kroki, uczymy się. Chyba najwięcej nie mamy planu i dajemy radę. Tak, to było rzeczywiście sporo, ale też kilka ma plan rozwoju, ale działamy tak, jakby go nie było, czyli co zrobić, żeby ten plan był. No nie wiem, bliski, użyteczny, jakoś stawiam na te dwa słowa, użytecznie i sensownie. Bardzo dziękuję za to podzielenie się doświadczeniami. To było też dla Was, ponieważ za chwilę będziemy mówić o korzyściach z planowania i jakoś ten proces, mam nadzieję, w Waszych organizacjach, grupach rozpoczynać, więc pomyślcie trochę, od czego startujecie Wy i osoby w Waszych zespołach. Jakich argumentów teraz używać, żeby osoby do tego zaprosić, więc jak sprawić, żeby jednak ten plan był ważny dla organizacji albo żeby dobrze działał? To zapraszam dalej. Korzyści z planowania. Tych pięć pięknych rysunków, które zrobiła Dorota, bo tak na marginesie to, że tak powiem, wkład merytoryczny jest mój, ale one by w ogóle nie wyglądałaby tak ta prezentacja i nie byłaby poranną przyjemnością w środowy poranek. Gdyby Dorota tego nie narysowała, tych pięć symboli różnych korzyści z planowania. Przejdziemy je krok po kroku. Mam nadzieję, że przekonają Was, ale też zachęcam do tego, żebyście zabrali te argumenty do swoich zespołów, do swoich współpracowników, współpracownic, osób zaangażowanych, żeby ich zapraszać do planowania. Myślę, że niektóre są jasne, te obrazki, ale będziemy je pogłębiać i rozpracowywać. Pierwszy z nich, grupa ludzi. Jakoś bardzo dużo mówię o tym zespole, ale myślę sobie, że plan może być trochę gorzej sformułowany, ale jeśli zrobimy go bez zaangażowania osób i bez włączenia ich, to on nie bardzo ma sens. Więc, że tak powiem, mniej się fiksujmy i skupiajmy na sformułowaniach, a bardziej na tym, żeby wszystkie osoby, które mają z nami działać i których ten plan ma dotyczyć, plan działań w środowisku, w terenie, plan rozwoju naszej organizacji, żeby były. Czyli korzyść z planowania pierwsza to taka, że angażuje zespół. Osoby się włączają, no i potem mogą te zadania na siebie jakieś wziąć, które planujemy. Wzmacnia identyfikację. No absolutnie tak. Jak mamy pogłębiać swoją wiedzę o grupie, w której działamy, o organizacji, o sensie naszego działania, o wartościach, jeśli o sobie o tym nie porozmawiamy, a proces planowania jest właśnie okazją do tego. Planowanie pozwala się też włączyć nowym osobom. Często się spotykam z organizacjami, które mówią, no przychodzą ludzie, musimy coś z nimi zrobić i mogą się włączyć w jakąś akcję, ale tak naprawdę niewiele wiedzą o organizacji i nikt z nas nie ma czasu ich włączyć. Pokazanie planu, pokazanie tego dokumentu
jest super włączające. Ktoś oprócz statutu, który jest często pisany na takim bezosobowym, prawniczym językiem, po prostu będzie mógł się czegoś dowiedzieć o wartościach, o kierunkach działania. Więc absolutnie, bez zespołu, myślicie sobie, nie włączę ludzi, za dużo z tym kłopotu, nie zabierajmy się za planowanie. Planowanie rozwoju organizacji, planowanie działań musi się wydarzyć w zespole. Biegnę dalej. Domyślacie się, że ta złotówka to pieniądze. Tam już ktoś z Was już napisał, że grantodawcy wymagają pewnego planu, także w ramach FIO Mazowsze Lokalnie też trzeba mieć jakieś cele, napisać, do czego wykorzystamy zasoby, po które sięgamy, po co nam to będzie, więc przyjemnie to robić w kontekście rozwoju organizacji, rozwoju działań, a nie tylko na szybko i na kolanie. Naprawdę to jest bardzo pomocne posiadanie takiego planu w kontekście właśnie fundraisingu, zbierania pieniędzy. Uwiarygadnię nas w oczach grantodawców, sponsorów. Znam organizację, Stowarzyszenie BiProActive, z którym pracowałam 1,5 roku temu. Pozdrawiam Was, dziewczyny, jeśli gdzieś jesteście na łączach. BiProActive zrobiło prezentację. Nie zrobiło długiego dokumentu w Wordzie, tylko zrobiło fajną, lekką, ze zdjęciami prezentację, gdzie napisało, co chce osiągnąć dla siebie i dla świata, i to powiesiło na stronie. Wydało mi się to super atrakcyjne. Jak jestem osobą, która potencjalnie chce powierzyć swoje jakieś środki, pieniądze im, to naprawdę wzmacnia to ich wizerunek. Komoda z szufladami na tych leciutkich, rozkosznych nóżkach to jest takie myślenie o tym, że plan nadaje sens pracy. Nie wiem jak wy, ale ja działając w grupach, w organizacjach, mam czasem takie wrażenie, tyle żeśmy zrobili, a ja trochę nie wiem co i w jakim kierunku żeśmy wiosłowali. Wszystko ważne. Ale plan pozwala mieć jakieś ramy i do czegoś się odwołać, zobaczyć. Nie wiem, mamy 5 kierunków działania. W tym roku najwięcej pracowaliśmy, nie wiem, w pierwszym, w trzecim, bo takie były potrzeby nasze i ludzi, ale myśleliśmy o tym wcześniej. Było to planowe. Potrafię teraz łatwo zebrać to, co się już udało, albo nie. No, porządkuję. Bardzo oczywiste są te niektóre moje hasła, ale ja też często o tym zapominam. Plan po prostu pozwala uporządkować. Część z nas ma taką potrzebę, żeby działać dynamicznie, energicznie. Dużo może być szaleństwa i niedopowiedzenia, ale są na pewno w waszych zespołach wśród was osoby, które potrzebują ram działania, potrzebują pewnego porządku, jakiegoś minimum. Plan pozwala im się zaangażować i odnaleźć. Daje ramy działania. O tym już mówię. Do tych ram się odwołuje. Więc korzyść moim zdaniem ewidentna. Mniej marnujemy zasoby dzięki planowaniu. To znaczy jesteśmy w stanie pomyśleć, co zrobić, no nie wiem, z naszymi kompetencjami. Myślę sobie na przykład o wsi podwarszawskiej, w której jest sporo osób, które chcą pracować z dziećmi, mają takie kompetencje, a dzieci tam jest bardzo mało. Więc pytanie, czy możemy coś zrobić, żeby pracować, nie wiem, z osobami starszymi, których jest coraz więcej? Co dołożyć do swoich umiejętności, do swoich doświadczeń, kogo zaprosić do zespołu, żeby te działania realizować? Możemy pozyskać nowe. Jak mamy plan, to wtedy właśnie mówimy. Potrzebujemy, nie wiem, osoby, która będzie prowadziła jogę dla osób starszych, bo takie mamy w naszym zespole i albo takie osoby mamy w środowisku, ale wiemy, że jest potrzeba wśród ludzi, w środowisku, w nas i do tego będziemy te zasoby angażować, a nie, że to się wszystko wydaje ciekawe i ważne, bo oczywiście tak jest. Kolejny argument, który nie chcę ich wartościować, ale on jest bardzo ważny i naprawdę docenia planowanie, że jeśli dobrze wykonamy lekcję pod tytułem dyskusja nad tym, co ważne w naszej organizacji, w naszej grupie, w co się chcemy angażować, a w co nie, to potem w trakcie działania mniej czasu tracimy na spory. Może się oczywiście zdarzyć, że ktoś będzie wracał z tym samym wątkiem, który dla wszystkich się wydał, nie wiem, nierealny albo mało sensowny. Ale będziemy mogli pokazać, rozmawialiśmy o tym 1,5 roku temu. Sam się na to zgodziłeś, zgodziłaś, jest to już podpisane, więc naprawdę oszczędza to emocje. Więc jak sobie myślicie, że dużo was kosztuje ta robota, dużo was kosztuje to działanie, to zadbajcie o plan, bo potem będzie wam po prostu łatwiej.
i będzie jakiś twardy kontrakt, twarde ramy, do których się będzie można odwołać. I na podsumowanie, plan po prostu pozwala na marzenia i rozwój. Będę za chwilkę mówić o tym, jak ten plan może wyglądać, co się w nim może znaleźć. Ten element do tego, żeby to było, nie wiem, świeże, ciekawe, ambitne, właśnie w tych marzeniach się znajduje. No i zakładam, że chcemy rozwijać się i my, i osoby, z którymi pracujemy, miejsca, w których działamy, które zmieniamy, więc to słowo rozwój, nie każda zmiana jest rozwojem, więc w planie będziemy patrzeć na to, jak robić taką zmianę rozwojową, pozwalać ludziom na rozwój. No to zapraszam Was do tego, żebyście za chwilkę na czacie powiedziały, na co chcecie położyć nacisk w planie Waszej grupy, w planie Waszej grupy organizacji. Czy będzie to angażowanie zespołu, czy będzie to porządkowanie dla grantodawców, dla fundraisingu, czy będzie to nadawanie pewnych ram działania, czy będzie to teraz przegadanie różnych ważnych rzeczy, czyli te osoby siłujące się na rękę, żeby później oszczędzić czas. Czy jesteście na etapie właśnie marzeń, myślenia o rozwoju? Zapraszam. Wpiszcie, jakie są Wasze intencje. Jak chcecie zabrać się za planowanie, to na czym Wam najbardziej zależy? Na włączeniu zespołu, na uporządkowaniu działań, na uporządkowaniu tych działań dla grantodawcy, na określeniu celów rozwojowych. Zapraszam do zapisania. Tak, super. Zaczynam dopiero działać w organizacji, więc musimy w ogóle od czegoś zacząć. Super, że zaczniecie od planowania. Może być, Anno, pani Anno, taka pokusa, żebyśmy już coś zrobili wreszcie. Zróbmy coś, nie gadajmy tyle. Więc, ale takie minimum, po co jesteśmy, w jakich kierunkach działamy, myślę, że osoby docenią, przynajmniej po jakimś czasie. Uporządkowanie działań, włączanie zespołu, finansowanie. Cieszę się, że tyle włączenia zespołu. Dla mnie to też jest kluczowe. Bez tego nie damy rady. Cześć Sylwia. Angażowanie i motywacja zespołu do wspólnych działań. Zespół finanse. Zespół finanse. Zrobiliście, gratuluję, zrobiłyście pierwszy krok w planowaniu. Jako liderzy, liderki, osoby ważne w Waszych organizacjach, pomyśleliście w ogóle o intencjach tej pracy, tego działania. Widzę, że pojawiają się kolejne wpisy. Bardzo dziękuję, będę je czytać. Zrobiliście pierwszy krok. Myślicie o intencjach i wiecie, do czego zapraszacie osoby. To jest super ważne, żeby mieć jasność, bo tak też będziemy komunikować. Mam nadzieję, że ten ekran z korzyściami z planowania zabierzecie, ponieważ prezentacja, cały webinar jest nagrywany, więc będziecie mogli sobie puszczać całe albo kawałki, więc zabierzcie sobie tę planszę, przekonując osoby, włączając zespół, pokazywać im te korzyści. Idziemy dalej. Patrzę, że już się zbliża 10:30. To czas, żebyśmy już bardzo konkretnie o tym planie mówili. Dziękuję za ten ważny kawałek wszystkim osobom, które coś wpisały i się zaangażowały. To ważne, żeby sobie uświadamiać nasze intencje. Czym jest plan rozwoju organizacji? Teraz definicja. Będzie bardzo krótka, więc proszę nie zasypiać. Plan rozwoju, jak mówiłam, jest procesem, ale to też dokument. On może mieć różną formę. Może to być dokument, no nie wiem, tekstowy, prezentacja, tak jak mówiłam, mogą być plansze powieszone na stronie. To wy decydujecie, jaka to będzie forma, ale ma uporządkować działania organizacji w przyszłości. Ma w sobie zawierać ocenę potencjału organizacji, analizę otoczenia. To nie będzie tak, że powiemy sobie, tego nie mamy, tego nie mamy, tego nie mamy, może coś zrobimy, tylko powiemy sobie, jesteśmy, nie wiem, grupą, docenimy swoje kompetencje, umiejętności, swoje doświadczenia. Rozejrzymy się po tym, co mamy, kto nas może wesprzeć, do tego potrzebna analiza otoczenia, czyli musi być potencjał. To nie jest praca na problemach, to jest praca na potencjałach i docenianiu ich. Nawet jak młoda organizacja, to na przykład ma energię i jakieś doświadczenia osób, które wchodzą, więc ma czasem więcej niż organizacje, które działają kilka lub kilkanaście lat. Więc porządkujemy. Oceniamy potencjał organizacji albo grupy, analizujemy otoczenie i dopiero w ich kontekście określamy misję organizacji czy grupy, cele działania i rozwoju
i konkretny plan działań. To jest ważne. Często pojawia się w procesach planowania, które ja wspieram albo którym towarzyszę, że sobie mówią: dobra, określiliśmy już kierunki, cele, misje, idźmy dalej. No i potem działania są realizowane, powiedziałabym, ad hoc, bardzo spontanicznie, co oznacza, że te zasoby trochę marnujemy, bywa nam trudno, osoby są przeciążone. To, że zaplanujemy konkretne działania, pozwoli nam na urealnienie wydarzania się tych rzeczy. Ostatnia rzecz, czyli ten monitoring, szum nie brzmi. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy myśleli o naszych planach pod kątem tego, czy one wychodzą, czy one są realne, czy w ogóle to realizujemy. Więc będę Was zapraszać w ostatnim kroku planowania do tego, żebyście się zmierzyli ze zmianą, z zobaczeniem, czy zmiana, którą robimy, się wydarza i jest realna. Czyli porządkowanie, ocena potencjału, misja, cele, konkretny plan działań i taka chwila o tym, po czym poznamy, że nam się udało. Ale oprócz tego, że jest to dokument, to super ważny jest ten proces tworzenia. Czyli wszystkie osoby, które napisały, chcę włączyć zespół, chcę uporządkować, zwracajcie uwagę na ten proces. Czyli samo to, że siedzimy, rozmawiamy, dyskutujemy, kłócimy się w sposób nieraniący, jest super ważne. A potem zapisujemy już tylko kluczowe wnioski. Zaprosiłam do Was dzisiaj dwie osoby. Nie są one fizycznie. Jedna jest w Olsztynie, druga jest w Poznaniu, chociaż na co dzień jest w Koszajcu. Poprosiłam, żeby powiedziały o tym, jak one się zabierają za planowanie w swoich organizacjach, w swoich miejscach. Przeczytam te cytaty, macham do tych ważnych kobiet z Warmii i Mazur i z Mazowsza. Pierwsza to Monika Hausman-Pniewska, animatorka i trenerka z Olsztyna, która wspiera organizacje w planowaniu. Sama też w wielu jest członkinią albo jest w zarządach, więc też z tym procesem ma do czynienia. Za mną wiele planów z mnóstwem fajnych warmińsko-mazurskich organizacji pozarządowych. Najtrudniejsze dla nich było zawsze oderwanie się od codziennych działań i spojrzenie na swoją organizację z perspektywy. Pytanie, po co jesteśmy, też bywa dla organizacji odkrywcze i często się nad tym zatrzymujemy na dłużej, bo wywiązuje się twórcza dyskusja. Ta twórcza dyskusja, czyli proces. Cały ten proces wymaga samoświadomości i śmiałego spojrzenia do przodu. Mam nadzieję, że to spotkanie też Wam będzie dawało śmiałość do planowania, bo plan powinien być realny, mówi Monika, ale ambitny. Czyli będziemy się starali, będę Was do tego zachęcać, żeby sięgać trochę dalej, wychodzić ze swojej strefy komfortu, przekraczać jakieś granice, żeby plan był realny, ale ambitny. I druga kobieta, Anna Łukawska-Adamczyk z Koszajca, spod Brwinowa, która no, jest taką liderką środowiskową. O planowaniu mówi tak. Teraz, gdy myślę o planie rozwoju dla Koszajca i próbuję złapać moment, kiedy on realnie powstał, to wydaje mi się, że zaczynaliśmy powoli od małych elementów. Wszyscy początkujący nadstawiają uszy i czytają. Pierwszy element to koszajecki garaż babski, nasze pierwsze działanie we wrześniu 2013. Wtedy nie myślałyśmy o planie na 5 czy 10 lat, myślałyśmy o kilku miesiącach. Wiedziałyśmy, że nie wszystkie kobiety przychodzą na nasze spotkania. Zastanawiałyśmy się dlaczego. Myślałyśmy, w jaki sposób zaangażować do takiej aktywności mężczyzn z Koszajca. Nikt nie zapisywał naszych przemyśleń, były to pogaduchy przy pracy. Na marginesie, szkoda. Pewnie było tam dużo twórczych pomysłów i wątpliwości, które mogły pomóc w przyszłości. Pamięć bywa zawodna, notujmy. Kolejne wydarzenia w Koszajcu planowaliśmy tak, aby odpowiadały temu, czego potrzebują mieszkańcy. W ostatnią sobotę maja na dniu sąsiada było już ponad 100 osób. Cały Koszajec to 171 mieszkańców. Po 2 latach działań, szkoleń, wzmacniania się mamy już kilka elementów naszych puzli. Koszajewski garaż babski, miejsce spotkań kobiet, zielony zakątek, wspólne 5000 metrów kwadratowych, którym zarządzamy również według planu i fundację Wieś wie jak. Nie wiem, czy mogę zaryzykować, że jak jest plan, to jest rozwój, ale trochę to doświadczenie Koszajce ja nie pokazuję. W zeszłym roku Koszajec już stanął do FIO Mazowsze lokalnie i zaczął się mocniej,
zastanawiać nad tym, po co, do czego są potrzebne pewne zasoby i do czego tak naprawdę może służyć, nie wiem, działanie z pszczołami albo wspólne malowanie garażu. Jaką zmianę to przyniesie? Jeszcze raz macham do koleżanek i przechodzę dalej. To widzę, że pytanie zachęcające, a ja to już biegnę z merytoryką. Zawsze tak jest. Z jednej strony proces, z drugiej cele i zadania. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, gotowe, żebyśmy teraz już przeszli do tego sedna. Za nami korzyści z planowania, w ogóle myślenie o waszych doświadczeniach, korzyści, zachęta Moniki i Anny. Mam nadzieję, że was też troszkę przekonała. No i teraz 6 kroków, które przed nami. Patrzymy w perspektywie 2 lat. To słońce, które za tą ognistą ziemią jest, wydeptaną bosymi stopami, to są 2 lata. I do takiego czasu będziemy was zachęcać. Oczywiście, jeśli organizacja jest duża i ma w sobie takie siły, żeby planować na więcej lat, bardzo proszę, ale wydaje mi się, że 2 lata to jest taki dobry czas, kiedy będziemy w stanie już zobaczyć jakąś zmianę, o którą walczymy, jakiś nasz rozwój. A to nie będzie też pół roku, bo czasami pół roku to się naprawdę niewiele może wydarzyć z różnych powodów pogodowych albo jakichś naszych osobistych, więc te 2 lata to dobry czas. Ruszamy z pierwszym krokiem. To będzie też spis treści planów, które możecie robić i które Wam się przydadzą, mam nadzieję. Pierwsze pytanie to jest pytanie fundamentalne, pytanie meta. Kim jesteśmy? Kim jesteś? Na tym etapie, jak już siedzicie ze swoimi zespołami, bardzo Was zapraszam, żebyście myśleli o tym, jak działacie, o co Wam chodzi, jakie są Wasze doświadczenia, jak wpływacie na Wasze otoczenie. Czy jesteście grupą, organizacją, przyjaciółmi, osobami, które mają wspólny cel? Spróbujcie to sobie dookreślić. Dla mnie jest ważne, żeby każda osoba, jak ja pracuję z jakimś planem, z jakąś organizacją albo w swojej organizacji, żeby każda osoba mogła powiedzieć, żeby nie było tak, że lider albo prezes czy prezeska czy liderka powie: jesteśmy organizacją pozarządową, która działa pół roku na terenie i wszyscy powiedzą: tak jest. Może ktoś powie, że jesteśmy, nie wiem, ważnym miejscem dla ludzi w tej społeczności, ważną grupą, że jesteśmy jakąś siłą. Każdy może powiedzieć, więc tutaj na tym etapie mówienia sobie i zapisywania, kim jesteśmy, super ważne jest to, żeby każda osoba mogła się wypowiedzieć. Zapiszcie wszystko, co się pojawia. Niech osoby to wpisują na kartki. Potem spróbujecie to jakoś zebrać, uwspólnić, coś napisać po przecinku, ale jeśli tego będzie więcej, ale pamiętajcie, że czasami jeden głos może być odświeżający, jakieś pojedyncze spojrzenie, nawet jeśli ktoś myśli trochę inaczej. Nie odrzucajcie tych pomysłów na początku. Czyli kim jesteśmy? Pierwszy krok. Mam nadzieję, że wszyscy jeszcze jesteście i nadążacie. I myślicie o swoich zespołach, o swoich organizacjach, czyli pierwszy krok, kim jesteśmy. Druga stopa, drugi krok, co nas otacza. Te kręgi, w których jesteśmy my w środku, to nie znaczy, że wszystkie nasze działania i cały świat ma być z nami w centrum, że my jesteśmy najważniejsi, ale kiedy analizujemy nasze działania, nasz rozwój, otoczenie, to patrzymy trochę, komu jest bliżej do nas, komu dalej, z kim mamy po drodze. Czyli w pierwszym kroku myśleliśmy o sobie, w drugim kroku myślimy o otoczeniu. Kto was wspiera? Kto jest waszym realnym wsparciem? Na kogo możecie liczyć w waszym środowisku albo poza? Kto jest waszą konkurencją? Z kim musicie się liczyć? Czyje działania powinniście obserwować? Często spotykam się z miejscowościami, organizacjami, które mówią: parę lat byliśmy tylko my, a teraz jakieś młodziki różne, nie tylko wiekiem młodziki, ale myślę sobie o młodych organizacjach, wyrastają. Musimy się jakoś tutaj ułożyć, nie możemy robić 3 wydarzeń równolegle, musimy zacząć współpracować, więc po to oglądamy otoczenie. Gdzie widzicie szansę waszego rozwoju? Ten przykład o tym, że mamy działania nastawione na przykład na dzieciaki, a potrzeba dla osób dorosłych i dla osób starszych, to tu upatrujmy szansę rozwoju. Otwierają nowy dom kultury, albo właśnie, nie wiem, zamykają jakąś placówkę. Będzie przestrzeń do wypełnienia przez naszą pracę. Gdzie widzicie szansę rozwoju dla swoich działań, dla swojej organizacji?
No ale też, co w świecie zewnętrznym może Wam przeszkodzić? Nie wyobrażam sobie, żeby był ktoś, kto chciałby fajnym społecznym działaniom przeszkadzać, ale czasem się tak zdarza, że prawo, właśnie konkurencja może nam troszkę zaszkodzić, więc miejmy to na uwadze, przyglądajmy się temu. Oj, zdarza się, widzę ten wpis. No, wiem, że się zdarza i cały, pewnie jakbyśmy otworzyli webinarium pod tytułem Konflikty i trudne sytuacje w środowiskach, to takie 3-godzinne webinarium by nam się przydało, więc spróbujcie to jakoś zebrać, przewidzieć. Bardzo ważny moment, zachęcam do tego. Czyli jeszcze raz. Pierwszy krok, kim jesteśmy? Drugi krok, co nas otacza? I teraz trzeci krok, jaki jest nasz potencjał? Pani Aneto, wrócimy do tego wątku. Proszę trzymać to swoje doświadczenie i myśleć, czy planowanie z ludźmi może jakoś pomóc na te przeszkody gdzieś lokalnie, gdzieś w środowisku. Myśleliśmy o sobie, myśleliśmy o otoczeniu. Teraz warto zebrać to no myślę sobie po prostu, w jakąś tabelkę. To na środku to okienko. Zachęcające, to jest nic innego jak analiza SWOT. Mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia. W każdym z tych czterech okienek wpisujemy inne rzeczy związane z naszą organizacją albo z naszą grupą. Część rzeczy już mamy przećwiczonych, przerobionych w pierwszym i w drugim kroku, więc tu je tylko zapiszemy. W jednym okienku, jakie są nasze mocne strony, a jakie słabe, wewnętrzne, dotyczące nas samych, jak podejmujemy decyzje, jak angażujemy ludzi, jak się komunikujemy, czy jesteśmy skuteczni i skuteczne, jak zdobywamy zasoby i gospodarujemy nimi. Wewnętrzne, mocne, słabe strony w dwóch okienkach. W tym też niech się znajdą sukcesy i porażki, żeby też myśleć o swoich doświadczeniach. Nie tylko co mam fizycznie, ale też co jest moim doświadczeniem, z czego czerpię, z czego korzystam. Więc jak ktoś ma doświadczenie spoza swojej organizacji, też niech je tu wnosi. Może się to przydać. Potem, jak patrzymy na potencjał, to dopiero na podstawie tego będziemy myśleć o celach. Czy mamy zasoby, czy mamy skąd je wziąć, żeby działać. Czyli mocne, słabe strony i w tych dwóch kolejnych kafelkach szanse i zagrożenia. Gdzie są szanse dla naszego rozwoju? Na zewnątrz. Tam myśleliśmy o sobie wewnątrz, a teraz na zewnątrz. I co może być dla nas zagrożeniem? Współpraca z innymi podmiotami, z samorządem, jednostkami samorządu, inne organizacje, grupy, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa. Kto jest odbiorcą, odbiorczynią naszych działań i czy to będzie szansa jakiejś zmiany na poziomie ludzi, czy to będzie zagrożenie. Może jakieś zmiany w prawie, porządkowanie, upraszczanie procedur dla organizacji pozarządowych może być na przykład jakąś szansą, a nowe wytyczne funduszy unijnych, które są dosyć restrykcyjne, mogą być z kolei dla nas zagrożeniem, tak? Nie będziemy mogli po nie sięgnąć. Więc analizujemy i się przyglądamy, co w nas, co na zewnątrz. Mam nadzieję, że docenicie ten krok. To znaczy, że ten trzeci krok myślenia o swoich potencjałach wyda wam się ważny. Gotowość na krok czwarty? Będzie za chwilę dużo pytań do Was, więc zbierajcie siły. Teraz ja mówiłam przez dobre 10 minut, może nawet trochę więcej, a za chwilę Was zaproszę do tego, żebyście to Wy podzielili się swoimi myślami i refleksjami. Mój ulubiony krok. Po co działamy? Monika Hausmann-Kniewska, tych kilka ekranów dalej mówiła, to ważny moment. Za rzadko sobie zadajemy to pytanie, po co działamy? Trzeba gasić pożary, trzeba robić, trzeba być aktywnym, aktywną, a to jest taki moment, żeby sobie powiedzieć halo, ale do czego to wszystko prowadzi? Jaką zmianę chcecie osiągnąć? Jakich efektów spodziewacie się po waszych wysiłkach? W jakich kierunkach chcecie rozwijać swoją organizację? To jest już nudny moment, bo trzeba jakoś konkretnie to sformułować, ale bardzo do tego zachęcam. Po co działamy? O jaką zmianę nam chodzi, jakie efekty, w jakich kierunkach chcemy rozwijać swoją organizację. I bardzo Was zapraszam teraz na czat.
żebyście napisali, napisały o możliwych celach działania waszych organizacji. Kto już ma plan i jest OK, ten ma gotowce. Napiszcie, jakie są cele działania waszych organizacji. Poinspirujcie osoby, które będą planowały pierwszy raz. Czyli zapraszam do aktywności i do pisania. Możliwe cele działania waszych organizacji. Taka chwila ciszy, nie chcę tego zagadać, bo kilka osób pisze, więc będę cierpliwa i będę je odczytywać, jak się tutaj pojawią. Wsparcie w edukacji i rozwoju dzieci mieszkających na wsi, czyli robimy zmianę kompetencyjną w dzieciakach. Rozwijamy je, dajemy im szansę na przyszłość. Integrujemy różne grupy i osoby w społeczności, po to, żeby ludzie nie byli sami, żeby tworzyli wspólnotę. Wprowadzanie zmian w programie nauczania w polskich szkołach, wprowadzanie zmian w systemie kształcenia nauczycieli, po to, żeby byli skuteczniejsi, mieli kompetencje takie, żeby przygotowywać dzieciaki do radzenia sobie w życiu. Czyli tutaj pokazujemy zmianę, o jaką walczymy. Zapraszam, zapraszam, kilka osób pisze. Założenie Akademii Koszykówki w Płocku, w której będzie trenować około 120-140 dzieciaków młodzieży. Po co ta akademia? To ważne, żeby ją założyć, ale co chcemy? Rozwój dzieciaków psychofizyczny, to, żeby fajnie spędzały czas wolny. Nasza organizacja również chce wspierać rozwój i edukację dzieci. Ciekawa animacja czasu wolnego dla dzieci na terenach wiejskich, gdzie poza szkołami nie znajdują się, nie istnieją żadne placówki kulturalno-oświatowe. Tak, czyli odpowiadamy na jakąś potrzebę w środowisku, pokazujemy naszymi celami jakąś zmianę. Mam nadzieję, że czujecie ten kierunek. Ważne, żeby pokazywać cele, które niosą jakąś zmianę. Po co działamy? Pomyślcie też teraz, bardzo Was do tego zachęcam, żeście pomyśleli, o jaki rozwój Waszej organizacji byście chcieli zawalczyć. Po co Wasza organizacja ma się rozwijać? Co ma się wewnętrznie w niej zmieniać? Zapraszam. Rehabilitacja, super, osób z zespołem Downa, możliwość spotykania się, dodatkowe wyjście z domu, super. A co dla waszych organizacji? Jak myślicie sobie o swoich zespołach, to co byście chcieli zmienić? Nie wiem, zaangażować osoby, rozwinąć jakieś swoje umiejętności, tak wewnętrznie, jakbyście mieli określić jakiś cel wewnętrzny rozwoju organizacji, to co by się tam miało znaleźć? Widzę, że parę osób pisze. Nie poddawajcie się, to trudny kawałek, ja wiem, żeby sobie określić takie cele rozwojowe. Wykorzystać potencjał członków zespołu. Oczywiście, że tak, ludzie są zaangażowani. Tak czuję, że na przykład trochę nam przelatuje przez ręce to. Integracja i rozwój kompetencji zespołu po to, żeby realizować działania. Organizacja, z którą ostatnio pracowałam, chce się rozwijać, bo chce dawać wsparcie swoim członkom, członkiniom. To jest organizacja, która walczy o prawa jednej grupy i uważa, że oprócz tego, że nie wiem, lobbują, działają na zewnątrz, to po prostu chcą dawać wsparcie sobie i innym. Mam nadzieję, że widzicie te różnice, to znaczy, że jedne to są działania w tym naszym planie nakierowane na środowisko, na klientów, klientki, na odbiorców, odbiorczynie, a drugie, żeby znaleźć się choć jeden cel dla nas. Na przykład integracja, na przykład rozwój naszych umiejętności, na przykład wspieranie się wzajemne, rozszerzanie działań. Pamiętajcie o tych dwóch wątkach i o tych dwóch kawałkach. Bardzo dziękuję za aktywność. Zapraszam dalej. Piąty krok. Jesteśmy już w piątym kroku. Co robimy? Te wszystkie narzędzia są symbolem już tego planu działania. Czyli jeśli jeszcze pamiętacie, w pierwszym kroku zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy. W drugim kroku, co nas otacza? Zbieramy to w kroku trzecim, myślimy sobie, jaki jest nasz potencjał, od czego się mamy wybić do działania. W kroku czwartym, po co działamy, określamy sobie tu cele i kierunki rozwoju na zewnątrz i do wewnątrz. No i wtedy w kroku piątym, to już jest konkretny plan działania. Jak go nazwałam, co robimy, co mamy robić, co planujemy zrobić, jak chcemy działać.
jakich projektów chcemy się podejmować, co chcemy robić. Czyli te kierunki, te cele z kroku czwartego, bo teraz myślimy sobie, jak do tego dojść. Jeśli mieliśmy włączanie i zaangażowanie większej ilości osób, większej liczby osób, to będziemy myśleli, no jak to zrobić, organizując wydarzenia, spotkania, edukację środowiskową i tak dalej, że z tych kierunków i myślenia o potencjale wyłonią nam się konkretne działania. To jest ważny moment. Zachęcam do tego, żeby spisywać pomysły na działania, na projekty. I jakoś mnie to się sprawdza, że ja to robię kolorami. Jeśli zapisałam sobie jakiś cel, kierunek, nie wiem, na zielonym, to potem te działania na mniejszych kawałkach na zielonym też zapisuję i gdzieś to sobie wieszam w miejscu, gdzie planujemy albo gdzie nasza organizacja czy grupa działa. Wtedy się nie pogubimy. No dobrze, zapraszam Was znowu na czat. Można jeszcze poprzedni slajd. Który slajd? Ten slajd czy ten slajd? Tamaro, Pani Tamaro, czy to o ten chodzi, czy jeszcze jakiś inny? Jeszcze jeden w tył, dobra. Czyli ten. Jaką zmianę chcemy osiągnąć? Jakich efektów spodziewamy się po naszych wysiłkach? W jakich kierunkach chcemy rozwijać organizację? Mam nadzieję, że to ten. Zrobię jeszcze na koniec taką powtórkę, więc będzie okazja do przejrzenia. Idę dalej. Zapraszam Was do podzielenia się tym, jakie najważniejsze, najciekawsze działanie udało się Wam kiedyś zrobić. To nie musi być etap chwalenia się, raczej inspirowania się wzajemnego, bo jak już określimy sobie w kroku czwartym kierunki, no to teraz w kroku piątym musimy mieć te ambitne, fajne pomysły na działania. Więc bardzo proszę, podzielcie się teraz Waszymi doświadczeniami, Waszymi pomysłami. Najciekawsze, najistotniejsze działanie, jakie udało się w Waszej organizacji, grupie kiedykolwiek zrobić. Teraz jesteśmy na takim etapie, że się inspirujemy wzajemnie. To nie musi być jakieś takie super, nie wiadomo jakie, to ma być super dla Was. Bardzo proszę, co Wam się udało fajnego kiedyś zrobić? I chcecie się tym podzielić z innymi, zainspirować do tego kroku. Parę osób pisze. Babska gala walentynkowa? Zgromadziło się około 700 osób. Spotkanie kobiet, które zakładam, że się wzmacniały. Super. I robiły jakieś fajne rzeczy razem. Kto jeszcze, co jeszcze? Ja pamiętam takie działanie, które robiłam w Calu. To się nazywało Czerwiec Aktywnych Społeczności. Robiliśmy to bez pieniędzy i w całej Polsce było równolegle kilkaset wydarzeń. Sadziliśmy jabłonie i chodziło tylko o to, żeby docenić aktywność społeczną i obywatelską. Więc w niektórych społecznościach to było ważne. Warsztaty wakacyjne dla dzieci zaangażowali się również rodzice. Super ważne, że nie tylko my robimy, rodzice mają trochę czasu wolnego, tylko łączymy pokolenia, łączymy ludzi, wzmacniamy ich. Kto jeszcze? Podzielcie się czymś. Pokażcie trochę kulis Waszych działań. Czy czegoś, co jest dla Was ważne? Tak, nie muszą być duże wydarzenia, Dorota podpowiada, racja. Wystawiliśmy z obsadą wyłącznie złożoną z osób z zespołem Downa kilka inscenizacji wystawionych także na deskach profesjonalnych teatrów. Super. I Ty możesz zostać kobietą sukcesu. Dużo, dużo takich porannych feministycznej siły. Chciałam powiedzieć, że w tej chwili pod Sejmem protestują matki na działalności gospodarczej, czyli dziewczyny, kobiety, które rodzą dzieci i przez to, że prowadzą działalność gospodarczą i odprowadzają ZUS, to i tak nie mają wsparcia i dostają naprawdę głodowe pieniądze. Nie mogą tych dzieci spokojnie wychowywać, więc powiedziałabym, że to ważne. Też wspieram myślą Was, dziewczyny. Super, STER to organizacja, która działa od niecałego roku. Pozyskanie dużego grantu w miesiąc od rejestracji. Tak jest. Doświadczone działaczki, super. Wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci. Żyj na wsi, miej pasję. To są właśnie te kawałki. Działania, które są ważne. Pamiętajcie, że one nie muszą być jakieś ogromne. Moje doświadczenie jest takie, że
Często byśmy chcieli, żeby to szło w setkach. Pamiętam, jak Małgosia Misztyla z Centrum Wolontariatu pojechała do Norwegii na wizytę studyjną kilka lat temu i mówi, że na akcję sąsiedzką w Oslo przyszło kilkanaście osób i ci organizatorzy byli przeszczęśliwi, że kilkanaście osób poświęciło swój wolny czas, pracuje społecznie kilka godzin po południu, a my byśmy chcieli, żeby to były setki albo tysiące. Docenimy małe sukcesy i działania, one mają być dla nas ważne. Cykl warsztatów artystycznych, zawody wędkarskie, klub czytających rodzin na blokowisku, w szkole. Czujecie, ważne, ciekawe, niosące zmianę. One mają znieść zmianę w nas i w ludziach, w społecznościach. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się tu zaangażowały. Bardzo. Przed nami szósty krok. Zbliżamy się powoli do finału. Przypomnę do znudzenia pięć pozostałych. Kim jesteśmy? Myślimy o sobie wewnętrznie. Co nas otacza? Rozglądamy się po świecie dookoła nas. Jaki jest nasz potencjał w związku z tym? Na kogo, na co możemy liczyć wewnątrz i na zewnątrz? Po co działamy? Jakie są nasze kierunki, wyzwania? Co robimy? Czyli tutaj już plan, niestety. Tutaj trzeba marzyć, ale już potem zapisywać konkrety, żeby te świetne pomysły, o których żeście pisali, pisały, wyszły. No i zbliżamy się do kroku szóstego. No, moment, bo się pogubiłam. Już. Krok szósty. Po czym poznamy, że nam się udało? To jest bardzo zaniedbany kawałek planu i bardzo zaniedbany kawałek planowania. Tyle wysiłku już włożyliśmy, żeby w ogóle się zebrać, żeby o sobie coś powiedzieć, dookreślić te cele. O matko, już jakieś działania żeśmy zaplanowali, lecimy dalej. Nawet żeśmy to jakoś zapisali. No a po czym poznamy, że to w ogóle wychodzi? Niedoceniany kawałek, stąd ten materiał, który dostaliście na początku, na wejściu i będzie wam wysłany też na koniec. Materiał przygotowany przez Kasię Sekutowicz z Borisa, który zachęca do tego, żebyśmy w ogóle mierzyli zmianę, oglądali, zbierali dowody zmiany w nas i w środowisku. To też jest część planu. Możemy powiedzieć, dobra, kiedyś zrobimy jakąś ewaluację, podsumowanie, jakoś to będzie. Nie, to też mamy teraz już o tym myśleć. Po czym sprawdzimy, że nam się to udaje. Jak sprawdzić, że nasz plan działa? Jak zmierzyć zmianę, którą robimy? Jak sprawdzić, czy się rozwijamy? To będzie krok szósty i warto też o tym myśleć. Zapraszam Was na czat. Na ten moment to chyba będzie ostatnia aktywność. Pewnie jesteście już zmęczeni, bo już prawie godzinę działamy. Zapiszcie na czacie Wasze pomysły albo doświadczenia na to. Doświadczenia z tym, jak możemy sprawdzać realizację naszego planu, tak żeby to nie było super uciążliwą dodatkową pracą. Zapraszam, zapisujcie. No ja mam taki pomysł, że po prostu robimy zdjęcia. I najfajniejsze są zdjęcia tak zwane przed i po, czyli możemy pokazać zmianę. Nie wiem, było gruzowisko, jest zielony zakątek. I ludzie się mają gdzie spotykać Ściernisko San Francisco, mówi Dorota. Po zorganizowaniu festiwalu piosenki biesiadnej ludzie w mojej miejscowości pytają, kiedy następna. Tak, i ja to sobie gdzieś notuję. Ankiety przed i po, absolutnie. Krótkie, ankieta równa się krótka. Ludzie nie lubią długich ankiet, pamiętajcie o tym, więc żeby ich nie zniechęcać. Ankieta oceniająca wśród uczestników. Ja uwielbiam zbieranie historii. Coraz częściej zabieram telefonu, mam komórkę i na tę komórkę zgrywam to, co ludzie mówią. Jak, nie wiem, zmieniły się ich sposób myślenia o świecie poprzez nasze działania albo w naszej organizacji. Zaczynałam, nie wiem, jako wolontariuszka, teraz mam dużą odpowiedzialność. Ludzie pokazują tę zmianę. Ha, na stacji benzynowej buźka uśmiechnięta, neutralna, niezadowolona na dużej planszy.
wszystkie rzeczy, które angażują. Dzieciom nie możemy dać ankiety, mogą mieć trudność z ogarnięciem i zaangażowaniem się, ale mogą rysować, mogą odpowiadać na fajne pytania, mogą być w dialogu. Ważne, żeby teraz o tym pomyśleć i pamiętać, że będziemy fotografowali, że będziemy pytali ludzi, że przygotujemy sobie prostą ankietę, że będziemy mieć skrzyneczkę w naszej organizacji albo przy naszych działaniach, przy festynie, gdzieś ustawioną z boku, przy miejscu festynowym, gdzie osoby będą mogły zapisywać. Obserwowanie zmian frekwencji uczestników. Absolutnie tak. Przybywa, ubywa, z jakiego powodu, co się dzieje, o tym rozmawiamy. Mam takie poczucie, że czujecie i że rozumiecie to, więc bardzo się z tego cieszę. Jak mówię, niedoceniany krok. Miejcie go na uwadze, planując swoje działania. Przekazy pantoflowe. Och, tak. Analiza przekazów pantoflowych. Tak. Pytajmy różne osoby. Absolutnie to jest ważne. Dziękuję za ten głos. To naprawdę może być nieformalne. Akceptacja widowni. Ale pomyślmy sobie, jak to udokumentować. To jest super. Zbierzmy te historie. Zapytajmy rodziców dzieciaków, jaką widzą zmianę w nich. Jaką wy widzicie w sobie jako działacze, działaczki. Lajki na Facebooku też. Jest szeroka gama różnych możliwości, więc zachęcam do tego. Tak, wideo też. Ja niestety jakoś nie ogarnęłam jeszcze kamery w telefonie, ale nagrywanie absolutnie tak. Ludzie uwielbiają potem oglądać filmy, nie chcą czytać analiz ankiet, a film chcą obejrzeć. Dziękuję bardzo za ten fragment. Podsumowuję. Dziś myślimy o tym, kim jesteśmy, co nas otacza, jaki jest nasz potencjał, po co działamy, co robimy i po czym poznamy, że nam się udało. W perspektywie 2 lat, tego słoneczka, które na koniec. Najważniejsze, zbierzcie ludzi, mówcie sobie szczerze różne rzeczy, dzielcie się wątpliwościami, nie bójcie się marzyć razem z nimi. No i życzę pięknych planów, to znaczy pięknego planowania razem, żeby to był czas taki, kiedy możecie sobie też dać wsparcie, zwłaszcza jak ktoś ma jakieś trudne doświadczenia w działaniu, w organizacji, to możecie dostać od innych wsparcie. No i możecie zrobić naprawdę coś wyjątkowego i zaplanować fajnie, sensownie najbliższe 2 lata. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do pytań, jeśli macie ochotę, jeśli macie do mnie albo do kogoś jakieś pytania, to ja jestem gadającą głową, stety czy niestety, ale możecie też pytać innych, może coś Wam się wydało ciekawe i inspirujące, więc jakieś komentarze, ważne pytania. Zostawię tych 6 kroków, plan rozwoju organizacji, może coś Wam się otworzy. Dziękuję. Dużo też inspiracji i ciekawostek od Was też dostałam. Będę sobie to myśleć i analizować. Czy odróżniacie plan rozwoju od strategii? Powiem tak, strategia jest czymś szerszym, ma kilka rozdziałów więcej. Jak potrzeba jakiegoś materiału o strategii, to ja go przygotuję, ale generalnie jest to myślenie strategiczne, rozwojowe, więc on może być po prostu obfitszy. Tutaj kierunki są te same. Ale jak ktoś potrzebuje więcej o strategiach, to mogę poszukać i coś wysłać. Wtedy co najmniej 5 lat, to prawda. Tu już są zaproszenia na swoje strony, na swoje Facebooki. To dobry moment, żeby coś zareklamować i komuś powiedzieć. Witajcie. O, to i my, opatrzność.org, a ja właśnie się wtedy włączyłam, tak się poczułam. Wow. Mam dla Was teraz taki plik przygotowany, który opowiada o tym, po czym poznamy, że się nam udało, czyli jak w sposób ciekawy, przydatny robić ewaluację, otrzymacie drogą mailową. A ja mam teraz jeszcze do Was takie pytanie. Napiszcie na czacie, skąd wiecie o tym webinarium? Skąd w ogóle się dowiedzieliście, że ono istnieje? No wyobrażam sobie z Facebooka Borisu, ze strony Mazowsze Lokalnie, z Facebooka Mazowsze Lokalnie, z mailingu, z poczty pantoflowej.
No, to takie rzeczy, które umiem sobie wyobrazić, ale pewnie jeszcze czymś nas zaskoczycie. Z mojego Facebooka. Super, fajnie. Pytamy o to, bo przed nami jeszcze kolejne webinaria i to jest, czyli mailing tutaj skutecznie działa. To też jest dla nas tak organizacyjnie bardzo ważna informacja. Mogę coś powiedzieć? Marta się teraz włączy. Katarzyno Sakutowicz, to ważne, że wysyłasz te maile. Dziękuję ci. To jeszcze do spamu wrzucę te maile. Oj, no to trzeba częściej sprawdzać Tak, bo spam. zwykle mailingi wrzucane są do spamu, wielu w skrzynkach. Dobrze, to jeszcze Harmonogram mam takie. zapisany w kalendarzu. Nie, super. Następne webinarium planujemy na 16 września, godzina 18. Już wam to piszę. Także już można sobie kalendarze swoje zaznaczyć. I będzie to webinarium ze Stanisławą Rytmaniak, jak budować relacje z otoczeniem. Także to jest coś, do czego zachęcamy. Ja chcę na chwilę coś Jeszcze powiedzieć. zaraz Marta coś powie szybciutko, ale ja jeszcze ponownie jeden link ciekawy dla Was, tak sobie myślę. Na stronie Mazowsze Lokalnie, ale też na stronie BORIS-u macie archiwum webinariów, czyli te odcinki, które już w cyklu tych webinariów się odbyły, nagrania są dostępne i można rzeczywiście się inspirować i przede wszystkim też podsyłać członkom swoich zespołów, prawda? Nie zawsze wszyscy mogą wziąć udział, ale jeżeli uznajecie, że coś jest takiego, o, 10. minuta tego webinarium, obejrzyj, to dzielcie się tym, możecie też być przecież inspiratorami, inspiratorkami i wskazywać dla członków swoich zespołów, gdzie można ciekawe materiały znaleźć. Ja dziękuję za Wasz bardzo aktywny udział na czacie, który znakomicie przecież wyzwoliła nasza czat mistrzyni, czyli Marta. Ja już się chowam i żegnam, a Marta jeszcze coś tutaj Wam powie. Jak to było ad vocem przyszłego webinarium ze Staśką Rytmaniak. Drugi krok. Analiza otoczenia. Tutaj możemy sprawić, żeby otoczenie było nam trochę bliższe, czyli że będziemy w tym planie mogli zapisać o tym o więcej. Więc zapraszam na to webinarium w kontekście też planu rozwoju, który chcecie pisać. Pięknie, dziękuję.